Urodzi i też będzie śpiewała. Będziemy we trójkę wystąpić. Co zlecił ten pierwszy czar? To łatwe pytanie. No tak, no ciepło, talent, wspaniała energia. Tak się też zdarza. No to też jest jakaś energia. Tutaj jeszcze jest drobiazg właśnie o... Sygnet. Żeby on nie zginął. Sygnet. Konrado zgubił sygnet. A my będziemy czarować dalej. Drugi czar. Drugi czar niezwykły. Zresztą towarzyszy nam już od lat. Jest co roku na naszej gali. Mam nadzieję, że jest już gotowa, żeby czary zadziałały, prawda? Tak, ja jeszcze zapomnieliśmy w pierwszej części, kiedy wymienialiśmy tym, którym dziękujemy. Ja chciałem podziękować takiej cukierni, która zawsze jak tu przyjeżdżam, to znaczy drugi raz jestem na diecie, jak zwykle. I oczywiście wszedłem do garderoby, no i cukiernia Jagódka przygotowała bezę i do widzenia z dietą, także w cukierni Jagódce bardzo dziękuję. A zawsze chciałem być jak Paweł Deron. Ale jesteś na bardzo dobrej drodze, zresztą akurat nie wiem czy to... Pozostań sobą. Myślę, że tak będzie najlepiej. Dobrze. Super. Przed nami, uwaga, czary mary, pokus, pokus, Kasia Rościńska! Katarzyna Rościńska. Tego stresu w poprzednich latach, bo mój kolega pianista mógł i grał mi, a w tym roku mi się nie udało niestety go poprosić, ale ma to swój urok. Ja wiem, że jakoś nowo gram, mam nadzieję, że mi Państwo to wybaczą, ale za to bardzo od serca i pomimo stresu podejmuję się tego, bo strasznie to lubię po prostu. Pierwsza... W dodatku Karolinie, czyli prezesowej tego przedsięwzięcia, udało się namówić mnie na dwa utwory. Nie wiem, jak to zrobiła, chyba byłam szalona w tym momencie. I jak zwykle dużo gadam, okej. Okay. Jak zwykle chciałabym zadedykować te piosenki ze względu na tekst, ze względu na emocje, które ja w niej widzę. Pierwsza piosenka to tak naprawdę kolęda i dedykuję ją wszystkim rodzicom marzycieli, którzy najlepiej znają to uczucie, kiedy w sumie mogą zrobić wszystko, ale akurat swojemu dziecku pomóc nie mogą. I to jest dla nich.
kolei dedykacja dla wolontariuszy, bo oni zawsze mają nadzieję. Nie wiem, jak to robią, można się tego od nich uczyć. Może to banał, ale no warto mieć nadzieję. I oni są na to najlepszym przykładem. To wolontariusze wszyscy, piosenka dla nas. Dziś nad światem zmienił ktoś nieba błękit, chmur, atrament, jakby pragnął deszczem swą powieść snuć. Pierwsza kropla na mą dłoń, ludzie kryją się w zaułkach, gubiąc gdzieś po drodze ze zdeszczowych słów. No dobrze. Co wynika z tego naszego rebusu fundacyjnego? Pytanie do prowadzącego. W sensie do ciebie. Ten drugi czar to oczywiście młodość była i no, dosyć współczesne brzmienie. Dobrze, dalej. No dobrze. Ten rebus ciągnie się dalej tak, że talent, ciepło, współczesne brzmienie, powiedziałbym... To nawet się rymuje, wrażenie. Takie
rokowe. No nie, no nie, to spełnienie marzenia, to tak, jest to. Tak, 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 małymi kroczkami, ale dochodzimy do no, kulminacyjnego punktu naszej gali, czyli spełnienia marzenia. W tym roku będzie to marzenie Konrada. Konrada. Konrad jest z nami. Konrad, zapraszamy Cię na scenę. Jaki mamy lornik. Konrad, dzisiaj Twoje marzenie będzie spełnione. Jest z Tobą Twój zespół muzyczny, prawda? Będzie się montował teraz, instalował. Konrad ma 17 lat. Marzą o wzmacniaczu gitarowym Piwej 6505 z kolumną gitarową Marshall 1960 i marzył i sobie wymarzył. Dlaczego akurat ten sprzęt? Zagrałem na nim kiedyś i mi się bardzo, bardzo spodobał. Co to za muzykę wy będziecie zaraz nam tu prezentować, bo przecież wystąpicie, wypróbujecie te nowe paczki, jak to się mówi w branży rockowej. Jak to mówił Lemmy? Heavy metal. Heavy metal, proszę Państwa. Mi muzyka bardzo bliska, wprost nawet uwielbiam. Ale to jest taki trochę wyższy. Gośka, jeśli nie znasz nic nie mów, ciekawe co Państwo powiedzą. Ale to nie Bon Jovi, to jest zalepkie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że będzie taka grzeczniejsza odmiana tego heavy metalu, trochę tak jakby maturalna, ze względu na te kostiumy takie, no... Dobrze, ja myślę, mało że... heavy metalowe. Weź tegoś wytłumacz. Mogę zdjąć koszulę. Nie. Dawaj! Na koncertach zespołów heavy metalowych czy hard rockowych zwykle dochodziło do demolowania sprzętu. Czyżbyś tylko raz miał zagrać na tym sprzęcie? Myślę, że dłużej, ale mam nadzieję, że krzesełka będą latały.